Witam w kolejnym odcinku Lords of the Fallen. Wszyscy są zresetowani. Dzisiaj podejmę się eksploracji. O! Właśnie sobie zrobiłem atak, jak wy zgadnijcie, w Dragon's Dogmie. No cóż. Okej, już pamięć mi się przywrócona. Udana kontra na dowód. O, okej. To wesołe jest. Mały problem przewiduję na czas, kiedy gram sobie w Dragon's Dogma. Widzę, że moja skuteczność w Lords of the Fallen będzie o wiele mniejsza. Zdaje się, że muszę przestać w którąś grę grać na padzie. Dobra, wiem, że was tu jest masa. Już zużyłem sobie, zmarnowałem dwa Estus flaski, że tak powiem. O, proszę. O, można, widzicie, to jest ciekawa rzecz. W sumie nigdy wcześniej nie bawiłem się w ten sposób. Czyli, znaczy nigdy nie próbowałem ich wyciągnąć spoza obszaru Robala. No musisz trochę się prze... O nie. Dobra, no nie będę się bawił. Robal. Nie! Wiesz co, zdaje się, że będę musiał zrobić reset. No, zużyłem trzy Estusy przez przypadek, bo mi się pomyliło z atakiem. To był false start. Nie spodziewałem się takiego problemu. I to pokazuje, naprawdę pokazuje, jak bardzo w tych grach ta pamięć mięśni to jest jakby, wiecie, trend. I to też pokazuje trochę, jak trzeba podchodzić do Souls-like'ów. Znaczy trzeba, no nic nie trzeba. Nie, jak nie lubicie, to nie grajcie. Ale kiedy próbujecie Souls-like'i i nie idzie wam ewidentnie, nie? To rozważcie takie rzeczy, że no na przykład możliwe, że waszą grą ulubioną do tej pory była, nie wiem, jakaś taka Horizon czy coś, nie? Jakaś taka typowa gra akcji, gdzie atakujemy na X-ie, a nie na triggerach, bo ten kontrolowanie ataków na triggerach jest takim charakterystycznym na Souls-like'ów systemem, nie? Oczywiście nie wyłącznym, no ale... God damn you. O, piesek. Czy mówię na nich piesek? Zabije mnie. A tutaj to nie jest piesek, nie? O, nie, jestem zatruty. Boże święty. Chyba dobrym pomysłem będzie... Oh my god! Dobra, już zostanę tutaj. Tak, wróciwszy do dyskusji. No, tylko, że jak chcę eksplorować, no nie, no muszę wyjść stąd, no muszę wyjść.
Pozbędę się, o Boże, pozbędę się tylko robali. O nie. Do tego, co mówiłem, czyli jeśli graliście grę często, zwłaszcza dużo, tak, która właśnie ma zupełnie inny system kontroli, to może być problem, nie? Na zasadzie dajcie trochę czasu sobie, tak, pozwólcie się oswoić mózgowi z nowym systemem, bo tak naprawdę częścią trudności Souls-like'a może nie być, wiecie, trudność Souls-like'a, tylko może faktycznie brak obycia z kontrolerem. Ja nie miałem tych problemów w ogóle, no nie. Jest dalej mi strasznie mało leczy ten. Dopóki nie zagrałem intensywnie, tak kilkadziesiąt godzin w inną grę o zupełnie innym systemie, właśnie którą jest Dragon's Dogma. O, jeszcze tam ktoś jest. No dobra, teraz tak. Mam już 1/4 timerka. Ja tutaj mam całą eksplorację do zrobienia, więc zrobię ile się uda. No i wiecie. Pierwsze 10 minut to będzie teraz moje przyzwyczajanie się do nowego systemu, nie? Dopóki przynajmniej nie skończę z Dragon's Dogmą, a to na razie się no to nie zapowiada, bo mnie gameplay tej gry fascynuje. I podejrzewam, że będę sobie robił, znaczy nie mogę robić nowych save'ów, póki co wiadomo, polecam rancik na kanale w temacie, ale kiedy już wpaczują, to pewnie tak. No i popróbować nowe klasy, nowe różne style rozgrywki, na pewno jeszcze nie wchodziłem w ogóle w łucznictwo ani magię, więc prawie wszystko, jeśli chodzi o system walki, co robi. Dragon's Dogma jest wyjątkowe dla mnie przynajmniej. Oh my god. Ja pierdziel. Strasznie mocno długą. O Boże, jeszcze długi to jest? Super, tego mi trzeba było. A co ty robisz? Czemu mnie tutaj tulisz? Nie tul... A czemu ty rzucasz tymi potworkami? Co się dzieje? O nie, on mnie tutaj jakoś po prostu robi szaszłyk ze mnie. W ogóle to jest coś nie tak, no nie umiem grać w Lords of the Fallen nagle, no to w ogóle stop. Co tutaj się dzieje? Czy było jakieś patche czy coś? Czy to naprawdę jest moja... Dragon's Dogma mi rozleniwił i to słuchajcie pokazuje, że co? Że Dragon's Dogma wcale to nie jest trudna gra. Jest bardzo prosta i infantylna i potem jeszcze jakby ogłupia i nie można grać Souls-like'a normalnie. O, matko. Dobra, już nie mam życia. Muszę sąd ewakuować się natychmiast. Ale coś bym chciał osiągnąć, a nie, no nie da się. No, zabijam mnie. Pierwsza śmierć od dłuższego czasu, która nie jest jakąś tanią pułapką. Do mobków, nie? Bo wiecie, tam boss to boss, nie? Ale do mobków? A, licznik o jeden zwiększony. Wracam do eksploracji. O tobie cały czas zapominam i jesteś mega upierdliwy i mam cię dość. I przeżyłeś trzeci atak. I jeszcze przeżyłeś czwarty atak. Dobra. O, fuck. Zapominam, że mam ten siekierkę włączoną. No, chodź. Fuck. Wydaje mi się, że w Umbralu chyba tak. Nie zauważyłem tego wcześniej. Nawet sobie czasami oszczędzałem, zwłaszcza przy bossach. No i co? I ty tutaj już utknąłeś, tak? Ty nie pójdziesz dalej. No, już to...
Dobra, muszę pozbyć się tych przyjemniaczków, bo to są naprawdę ciężkie sprawy. Zbliżam się do Big Bossa. No dobra, trzeba zejść do Umbralu. Zrobię sobie jeszcze przywołanie dusz. Dobra. Jazda. Zbyłem się tych nieprzyjemniaczków z dystansu. Widzę przejścia do, wiecie, na tą drugą połowę tego brzegu. To jest dramat. Czyli tutaj nic nie ma, tak? A, idź. Kurde, no ja myślałem, że może powalczę z bossem, ale to... To się wydaje, a to ma trucizna, nie? To takie byle co. I co jeszcze chciałem powiedzieć, że wydaje mi się, że... Gin. Gin i nie uciekaj na... No nie. Że wydaje mi się, że estusy, czy tam krwawe krzyże leczą mnie mniej, kiedy jestem w Umbralu. Muszę to przyuważyć, ale wydaje mi się, że tak jest. Jestem kompletnie niegotowy na bossa. W takim stanie rozstrojenia. Worek z amunicją to mi się akurat przyda. Mojego oswojenia się z mechaniką, z gameplayem, z kontrolerem. A to znaczy, że muszę grzebać, no nie tutaj, bo to jest preferowany dla mnie styl walki. Triggerami i atakami na triggera. Sprawdzę, czy w Dragon's Dogmie nie da się tego ustawić. O! Idealnie, drugie wyjście z Umbralu. Tego mi trzeba było. Czy tutaj coś jest? No dobra, ale czy tutaj oprócz tego wyjścia z Umbralu coś jest? Nic, tak? No to po co ja mam tu wychodzić, jak tu jest wszystko za jakby wodą, nie? Tu... What the hell? Oh my god! No ty cholero... Zapłapczona ćma. No najgorzej. No i właśnie muszę się ewakuować, nie? I zrobię... Znaczy... Właśnie, kurde, trochę nie ma... Ale nie, no zrobię to. Zrobię to tutaj, bo... Dlaczego? Bo ja... Bo jak sobie wyjdę tutaj, nawet jak będę musiał z powrotem wejść... O nie. Okropna jest. Te jej ruchy powolne, ale niezwykle jakby mające strasznie duży zasięg. Żeganie jej, jej ataki obszarowe, jej to wysysanie. O, właśnie ten atak. To jest najgorsza rzecz, jaka jest po prostu ever. Czas tracę. Cenny. Na walkę z ćmą, która jest piekielnie upierdliwa, po prostu siedzi sobie gdzieś z tyłu. Na... Czy jestem na trudny? No już tak. Boże święty. Oh God. Dobra, wychodzę z... Jeszcze sprawdzę, czego ona tam strzegła, bo nie wiem, czy to nie jest pod wodą. Idę zrobić level, mam na to gdzieś po prostu już ten region, nie muszę tego badać. No i co, i podejmę się walki z bossem, ale to... To jest jakby rozkład, chyba jakiś czar. No dobra.
nic tu ciekawego już nie ma. Nie? Tamten idiota utknął. Co? Pilnuje tutaj przejścia, ale już nic jakby ciekawego tu nie ugram, nie? Druga ćma. Dobra, wychodzę stąd. Dlaczego? Bo mi to zresetuje licznik, nie? Przy okazji zobaczę, czy tutaj coś w aksjomie ciekawe. Aha, wiem, gdzie ja jestem. Ja jestem... Tak, po drugiej stronie jest to przejście, które się tak przyciąga, chłoszcząc duszę, nie? No dobra, gdzie ja jestem i co się dzieje? Aha, no to po prostu jestem tutaj. Mogę sobie bezpiecznie zejść. Coś tu jeszcze wzdycha. A ty tam jeszcze żyjesz, matko święta. Tego czaru. Myślałem, że może będzie jakieś przejście tam w drugą stronę. No nic, no to idziemy zobaczyć, co to za boss. Ale przewiduję ogromną porażkę, jak mi będzie tak szło, jak z tymi mobkami. No, więc w tym odcinku nic mi się to nie uda osiągnąć, no ale nie mam w sumie alternatywy, żeby gdzieś pójść. Mógłbym pójść, wrócić do podniebnego spoczynku i znowu spróbować się podjąć tych obszarów spod klucza, no ale... Jak tam przejść, nie? No nic, muszę iść tam, bo jestem przekonany, że tam, za tamtą areną będzie potem przejście tam, no bo już po prostu już mnie korci, już mnie nosi. No ale nie zrobię tego przed resetem. Spróbuję przebiec ten obszar, nie będę się bawił w zabijanie ponowne. Już trzeci raz bym tutaj podchodził, jak nie czwarty. Okay. Już 4000 na poziom, to już całkiem sporo, mamy 43. Siły na poziomie 30. Ciekawe, czy może któraś z tych moich broni takich, wiecie, które kiedyś tam pozbierałem, młotów, nie młotów, czy już może jestem w stanie założyć. Cały czas mi nie przybyły nowe... runy, żeby móc sobie polepszyć moje miecze na plus 5. O, na przykład ta wierna maczuga. 211. To w ogóle jest na blask. Jakiś ten topór. W ogóle to jakiś święty topór jest, cokolwiek. No i tyle. No taka jest. Boże, jakie to ciężkie. No i obawiam się, że walka... Trzy ruchy, jestem bez staminy. O, matko. O nie, to nie jest mój styl, naprawdę. Ja ledwo ten build na siłę po prostu już mnie irytuje. Nie dojrzę do tego, że broń tutaj są zupełnie inaczej zorganizowane niż w innych Souls-like'ach. Ich wymagania w sensie, no ale głównie to dlatego, że ta stamina się tak szybko przy tych... wyczerpuje, a co ciekawe? No, idź, schowaj się. Raz, dwa, tutaj trochę mniej, nie? Spróbuję powalczyć jednym, może na razie, nie? Trzy, cztery, pięć. Okej, jeszcze jakiś darmowy atak na końcu z kombosu, no ale nigdy praktycznie nie atakuję pięcioma atakami pod rząd, nie? Ten podwójny styl wydaje się, on zużywa podwójnie staminę, nie, że ewidentnie pierwsza broń czerpie i druga. Co ty tutaj robisz? Kim ty jesteś? Nienawidzę ich, zabiję mnie.
był tam taki, teraz sobie przypominam. Dwa ataki tym mieczem to jest więcej staminy zużywa niż... No podobnie, tylko w innym stylu, nie? Tutaj ewidentnie ten pasek oddaje to, że atakujemy dwiema brońmi, nie? To jest ciekawe, bardzo dokładne, bardzo realistyczne. I za to cenię właśnie Lords of the Fallen. Wbrew pozorom ten system jest naprawdę dopracowany i może nie na poziomie From Software, ale bardzo blisko. Dobra, idę się resetować. No i co? Kurde, chyba nie, no nie dość, że się przyzwyczaiłem do tych podwójnych ataków. Kurde, tam jest jakiś item. Oh my god, dobra, biegnę. To nie jest dobry pomysł, no ale... Na taki wpadłem. I co tutaj na mnie czeka za piekło? Może pozbędę się kilku chociaż, nie? Ciasno. O, ale widzicie, na przykład taki wąski tutaj korytarz i te moje zamaszyste ataki. Chciałbym... Chciałbym mieć atak taki jak Zweihänder ma w Souls-like'ach, nie? Że któryś z ataków Zweihändera jest albo, nie wiem, czy z rozbiegu, czy z rola jest dźgający, taki jak Spear Attack, nie? Ale to chyba Zweihänder, te półtoręczne, na to tego nie mają tak czy siak. Bo fajnie było mieć właśnie na takie wąskie obszary taki atak punktowy, nie? O! I on jest, tylko to jest atak zwrotny. Jak atakuje do przodu i potem zaatakuje do tyłu, to atakuje punktowo. Szkoda, że... Widzicie? O, on akurat kamera mi przeszkadza. No, powiedzmy, że to widać. Może potrzebuje więcej miejsca. I teraz będzie... O! I taki atak punktowy, gdyby był jako podstawowy, bez kombinowania, nie? To bym potrzebował. Atak punktowy i w ogóle Spears to są świetne rzeczy. Ty żyjesz? Nie, dobra. W Soulsach. No i co tutaj jest? No, ewidentna arena. O mój Boże. Tam będzie jakieś przejście. Dzień dobry. A i tam był ten, kto to był? A ja mam nową zbroję, nie sprawdziłem. O, pod koniec tego odcinka sprawdzałem te wszystkie itemy, które pozdobywałem, ale potem zdobyłem tą zbroję, jakiś tam anielski taki zestaw, nie? Ten rzeźnik jakiś taki był w itemach, jakieś itemy rzeźnika zbieraliśmy. I taką miałem teorię, że pewnie ten rzeźnik to będzie boss obszaru. Widzę, że to będzie boss pokroju kongregacji. O Boże, jaki antyczny. O nie. Radagan na koniu. O, super. Aha. Jak ja mam z nim walczyć? Jak on sobie będzie pomykał na tym koni? Strzec z konika. Da się go kontrować. Ledwo. Ciszony święty, to nie jest rzeźnik. Robale tutaj są. Rozumiem, że to robale jakby... Na pewno je będzie wykorzystywał. Bardzo szybki jest. Chyba trafiłem w tarczę, bo nie zdałem mu żadnego zniszczenia, nie? No nie jest przyjemny. Oczywiście trzeba go rozkminić.
Sobie weźmiemy pomoc. Ile was tutaj w ogóle jest? Co to są za ludzie? Pieta pewnie jedna z nich, nie? Dobra, na razie spróbuję sam powalczyć, ale jak mi się znudzi, wiecie. Dawno nie wzywałem pomocy, na kongregację nie wzywałem. Dobra, czyli ty tutaj polecisz sobie na koniu, ale potem utoniesz, wyskoczysz z wody niczym. A nie, widzisz, wtedy wyskoczył bez. Okej. Okej. Oczywiście ma delay. To jest nieprzyjemne. No, to był piękny delay. O, teraz. Łatać. Nie trafił. Na fuksie. Nie wiem, jaką ma drugą fazę, nie? Wyskoczył na koniku. A, ile to zrobiłem? Co ty robisz? Aha, takie coś. Okej. Zmarnowany Estus. Leczenie tutaj, to jest kolejny... Kolejna innowacja Lords of the Fallen, masakra. Ups. To jest, że leczenie też wymaga timingu. Come on. O. Zestagorowałem go. Co to za dźwięki w ogóle są? Wybuchy korzeni, które zostawia za sobą, to jest mega cholerstwo. Strasznie szybki, jakiś taki krokodyl, wiecie. Trochę jak rekin, trochę jak krokodyl, trochę jak jeździec, trochę jak wszystko. Zejdź z tego konia. Ja jestem... O nie, to jest wybuch! Nie przyjmuję z niczej postaci konnej, bo się już nawet zastanawiałem, czemu, że trzeba mu przerwać tą szarżę, ale nie. Po prostu trzeba poczekać, aż łaskawie zejdzie. Co nie jest najlepszym designem, muszę przyznać, no. W walce z bossem, która i tak jest długa, jeszcze czekamy na jego jakby przejażdżki, nie? No tak, no, wiecie. Jest to ładne, ciekawe, coś innego, ale niepraktyczne. Gdzie ty jesteś? Tam jesteś. Nie wchodzić pod jakby koła galopującego konia. No. Lessons learned. Dwa razy wszedłem. I to zaraz po tym, jak powiedziałem, żeby tego nie robić. Nie wiecie. Zastanawia mnie ta obecność tych robali. Czy oni tam są tylko dla efektu? To mi się coś nie wydaje. Ta gra robi kilka rzeczy tylko dla efektu, ale... Czy na przykład jakbym się pozbył tych robali, to może ten koń przestanie być nieśmiertelny, czy coś? Nie wiem. Jest trochę downtime'u w tej walce. Nigdzie czekam na jego wyjście z fazy konnej. No, chyba sobie przyzwę kogoś. To nawet jest ciekawe, jak się walczy z kimś.
No. Ale fejkę zrobił fajną. O Jezus, już mi fajnie jest. Nawet widzę, że ten pasek jest teraz... Aj. No i teraz tak, co da się to... Pilunia. Co się stało? Zabiłem konia chyba, nie? Wydaje mi się, że zadaje mu zniszczenia tym... wybuchając przy nim te... Czy to są miny, które ja mogę wykorzystać przeciwko niemu, tylko to jest strasznie, wiecie... upierdliwe. I zadaje mu to jakoś bardzo dużo... O Boże... Ale jakbym miał kogoś w tej walce... I ten ktoś by... przyciąga uwagę, a ja bym mógł eksplodować miny na nich. Byłoby ciekawe, byłoby to coś innego. Wydaje mi się, że na dobre pozbyłem się konia tym, nie? Czy nie wiem, czy na dobre, ale może na dłuższy czas przynajmniej. I znowu, jak wsiądzie na konia, to warto może go... Tak myślałem, że one nie są tam bez powodu, nie? No, ciekawe. Przyzwiemy sobie kogoś. Tylko kogo? Nie mam tam dużo czasu, bo ci do mnie tutaj przybiegną. Przyzwiemy sobie tą panią, która jest najbliżej. Pietę, tak, Pieta, chodź. Będziemy walczyć tym razem z Pietą i w ten sposób Pieta się może odkupi. No Pieta, co pokażesz dobrego? Aha. Coś specjalnego widzę. Naprawdę są tam tylko dla dystrakcji, bardzo szybko giną te bossy, znaczy ci nasi towarzysze. Chodź tutaj. A, na wcześnie. Chociaż nie, chyba dobrze. Czy umarła? Tak, Pieta już nie żyje. Nie, nie przydała się. To jest problem, próbując mu zbić go z konia, ustawiam się na tutaj nieco. Come on! Oh, nice! Aha. Teraz mam jakiś tutaj ogień czy coś, jakieś takie coś czerwonego. Nie wiem, czy to jest rage, czy co? Staminka. Teraz zarządza swoim koniem zdalnie.
Nie wiem, co jest lepsze. Bo mam teraz dwóch bossów zamiast jednego. Odręczna więźniarka. Wow. No szybciutko. Szybciutko. Co ty klękasz tutaj? Ciekawe. O, dzień dobry pani. O, pani już nie ma tej całej wiedzy. Pani... Ciekawa jest. Ciekawe, czy w ogóle coś się przyda. No, ale to jest inna kwestia. Bardziej niż pieta. Zwłaszcza jak ja biorę na niego agro i ona do niego łoi, no to jest chyba sposób na niego, nie? Ty masz konia, ja mam więźniarkę. Ona w ogóle uniki robi. A pieta chyba brała to na kontrę, czy na... Bloka, dobra jest. Ups. To było lekko cheesy, bo wpadłem pod koła jego, ale miałem iframe Autorola. Come on. A, zrypałem to. Ujajajajajajaj, to ją pacło mocno. Gówno widzę. Jak rzuca, to ja nic nie widzę. Co to się dzieje? To więźniarka robi, czy ona? Jesus. Oho, to ją zabije chyba. Jeszcze nie. Powiem szczerze, że ta więźniarka jest mega przyjemna. O nie, konia wysyłana. I atak zaskoczenia, jak najbardziej, przyjemniaczku. Więźniarka padła? Chyba tak. W ten sposób też można to robić, okej, okay, a to chyba tylko będą z umbralu, wiadomo. Można je zaatakować. Skontrować, oczywiście, próbując, bo był bardzo bliski złamanie postury. Druga faza nie jest najgorszą drugą fazą, jaką widziałem w życiu. Chyba sobie znowu wezmę więźniarkę. Ta faza jest trudna. To jest ciekawe, bo wydaje mi się, że ci w ogóle NPC-ci, których możemy przyzywać przed bossami, to są też takie archetypy, mam wrażenie, takie inspiracje na buildy, nie? Mam wrażenie. Mamy Pietę, taki klasyczny paladyn z magią blasku, no, rycerz i magia blasku, no klasyczny paladyn. Mamy tą więźniarkę, taka typowa piromancerka. Mamy tego całego... żelaznego wojownika, tego takiego wilczarza, taki, no taki barbarzyńca, nie? Przeklikałbym sobie ich, muszę ich pokonać, tych tutaj ziomeczków, żeby sobie przeklikać, to w ogóle jest dostępne.
Muszę ich zabić, następnym razem ich zabiję. O ile będzie następny raz. Ha, 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 ha. Jak zawsze w tych walkach, czasami to ewidentnie też czułem z pietą, że czasami naprawdę przydaje się, chodź tutaj. No tutaj. Aj, skacz. Trochę szczęścia, nie? Niektóre rotacje ataków są bardziej niebezpieczne, na przykład to wtedy mnie tak dosięgnęło za kamerę, nie? Niektóre nie trafiają, tak jak ten. Nice, jeszcze go dopadło. Ognisko czy nie? Więc no, jak zawsze, no... Ta fala jest cholernie niebezpieczna. Ale to też właśnie zależy, kurde, od rotacji. To byłem ja mówiąc jeszcze niedawno. O, ta druga faza nie jest najgorsza, nie no. Właśnie się stała. Czy ja straciłem wieniarkę? Chyba tak, ale nie wiem. Więc tak. Żelazny wędrowiec. Stormont. Dama Rosę, to znamy ją. Tu jest więźniarka. To jest Stormont. A, to jest ziomek. Wiem, kto to jest. To jest ten ziomek, co sprzedaje nam chyba w tym, nie? Spróbujemy Dama Rosę, nie? Więźniarka jest mega spoko. Ale wiecie, może ma jakieś inne, może ma jakąś inne piętę achillesową ten boss. Wiecie, jaka mechanika jest tego bossa? Najgorsza. Jedna z najtrudniejszych mechanik w Soulslike'ach ever. To jest boss, który ma magiczną mechanikę. To jest magia tajemna. I to jest magia... wyłączania lock-ona. O Boże. Ten boss ma magię wyłączania lock-ona. To jest niezwykle potężna szkoła. Dama Rosa nie żyje. Jeszcze żyje, ale... Dobra. Thank you.
Okej. Godzinę ponad walki. Teraz tak, tu mamy ścieżkę. Latimer, in death, may you continue to shine as the radiant paragon you are in life. And may your dedication to our cause be remembered evermore. Okej. Jakaś tam główka jest. Tam oczyściliśmy płomień, zakładam, że to się nie wszystkim spodoba. Na pewno nie Damarosie. No i teraz co? Teraz dobrze by było znaleźć miejsce na nasiono. Podnieść poziom. Podniosę sobie zręczność, bo mam te bronie, nie? I dzięki za dzisiaj. Do następnego razu. Dzięki, że jesteście, kronikarki i kronikarze. Niech moc giczyzmu będzie z wami. Kciukujcie, komentujcie, subujcie i sztosowego tygodnia!